wejdź na handball.pl. Wszystko o piłce ręcznej w jednym miejscu. Handball.pl. Aleksandra Zych, chciałem Cię zapytać o to świętowanie wczorajsze. Było dużo radości. Jak spędziłyście ten wieczór po zwycięskim meczu z Węgierkami? Świętowanie było w szatni. Naprawdę płacz szczęścia, wielka radość. Ale później wróciliśmy do hotelu. Każda musiała chyba troszeczkę odreagować, uspokoić się. Bo to naprawdę były wielkie emocje na tym meczu. Ja osobiście nie mogłam zasnąć do 3:30, także troszkę jestem niewyspana. Ale naprawdę wielka radość po tym meczu i też troszeczkę taka nadzieja, żeby jeszcze coś ugrać w tym turnieju. Trudniej się taki mecz obserwuje z ławki rezerwowych niż będąc na boisku? Nie ma porównania. Myślę, że będąc na ławce rezerwowych, gdzie tak naprawdę można pomóc dziewczynom tylko jakimś tam dopingiem. Myślę, że te emocje są dwa razy większe i myślę, że dlatego nie mogłam zasnąć właśnie wczoraj. Ty pamiętasz mecz z Rosjankami sprzed roku w Audi Arena w Gier. To też są takie ciepłe chyba wspomnienia i dla ciebie samej, dla całej reprezentacji. Ucieszyłaś się, że to Rosjanki będą rywalkami Polek? Czy się ucieszyłam? Na pewno w zeszłym roku miło wspominam ten mecz. Wygrałyśmy go. Mam nadzieję, że to się powtórzy. Rosja jest bardzo mocnym zespołem fizycznie, tak jak my w sumie. I wiem, że tych meczów nie można porównywać. Ale mam nadzieję, że teraz też wyjdziemy zwycięsko z tego starcia. Myślisz, że jutro dostaniesz swoją szansę gry, bo Karolina Kudłacz trochę narzekała, że gdzieś wczoraj to było 8-9 zawodniczek. No tak ten mecz wygląda, było bardzo mało zmian. Wydaje się, że jutro więcej zawodniczek zobaczymy na parkiecie. To chyba ostatniego słowa. Mamy nadzieję, nie powiedziałaś na tym turnieju. Czy będę na boisku, czy będę na ławce, to jest decyzja trenera. Sama obecność tutaj jest dla mnie wielkim zaszczytem. I jak dostanę swoją szansę, to mam nadzieję, że ją wykorzystam i pomogę dziewczynom na boisku. A czemu było tyle strachu w tym Nestfed? Bo gdzieś jak wchodziłeś na parkiet, nie przypominałaś tę Olezy, którą pamiętamy z ligowych parkietów, czy z wcześniejszych meczów reprezentacji. Jeszcze jakaś jest taka presja, trema, która cię trochę paraliżuje przy takich turniejach? Ciężko powiedzieć. Przed mistrzostwami bardzo dobrze się czułam fizycznie. Ten pierwszy mecz nie chciałabym już go wspominać. Cała drużyna myślę, że nie grała tak, jakby chciała. I potem ciężko mi było się przełamać. Też nie dostawałam za dużo minut, żeby się troszkę oswoić na tym boisku. No ale w meczu z Holandią, niestety przegranym wysoko, dostałam więcej minut. Myślę, że już troszeczkę spędziłam czasu na boisku i teraz jak dostanę swoją szansę, myślę, że ją wykorzystam. Monika Koblińska to dobra, prawa rozgrywająca? Bardzo dobra. Jest świetną zawodniczką i też personalnie jako człowiek. Myślę, że jest naprawdę świetną dziewczyną i pomagamy sobie, mimo że dużo właśnie jest takich pytań tego typu, że gramy razem w zespole, że rywalizujemy ze sobą. Myślę, że nie jesteśmy zawisne. Jak ja gram dobrze, wiem, że Monia trzyma za mnie kciuki z całej siły i jak ona gra na tym turnieju świetne zawody, to tylko ma we mnie oparcie. Jaki cel sobie teraz stawiacie przed tymi trzema meczami, jakie nas czekają, niezależnie od rozstrzygnięć? Nie chciałabym tutaj mówić, że celem są trzy zwycięstwa, bo tak jest zawsze. Mogę tylko obiecać, że będziemy walczyć o każdą piłkę, gryźć parkiet do ostatnich minut i tak jak już chyba wspominałam, warto w nas wierzyć do samego końca. No i będziemy wierzyć, wszystko przebaczone po tym, co wczoraj się wydarzyło. Nie było Nestfedu, to już za nami. Pamiętamy to, co było z Węgierkami, liczymy na więcej. Tak jest, walczymy dalej. Dziękuję bardzo, Aleksandra Zych.